uwaga. Jak chcesz te pachołki poustawić, to nic nie da. Ale nie wszystkie! Thank you.
Przy namiocie pióra zawodów są wody. O, jakiś problem zdrowotny jest. Zmęczona, ona już tutaj biegała panu. Thank you.
wszystko robić chciała. Wciąż się wynikiwa. Na jaki to jest pesta? Na brzegu chodziła. Patrzcie, co robiła. A nie mówisz, że masz wysypać, bo na coś z tobą. Nie, to dobrze, bo jeszcze by było potrzebne. Nie wiem, nie wiem, czy masz zrobić, ale... Ona proszę, proszę. Słyszę, ktoś zamykał stawkę? Tak, albo coś, tak. Stawiać tą bardzo nie nawet. Ale wszystkie małpeczki... Na końcu powinieniać, wiesz, ten przedostatni czerwony biegacz. Co? Na końcu czerwony biegacz. To jest pociągu. Pozwolenie do Warszawy... Nie jest ostatni jeszcze. A jeszcze ktoś wejdziemy. On na pewno będzie ostatni. Zapraszam do pociągu. Miłaś i stoją na pociągu. Mały dołożyłeś. Mały dołożyłeś. Super. Super. Gratulacje. Siada do nas każdy z nich. Ciuch, 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 ciuch. Koła ruch, koła ruch. Ile jeszcze osób przybiegnie? Nie wiemy teraz. Ciuch, ciuch, ciuch. Para pucha, puch, puch. Ciuch, 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 ciuch. Koła ruch, koła ruch. Ciuch, ciuch, ciuch. Uwaga, uwaga, uwaga. Peron, wsiadają wszyscy. Oj. Tak ze sobą, że nie wiem, co to jest. Jest, wsiadamy znowu. Przeszkę. Zapraszamy jak najwięcej dzieci do pociągu. Kto napisał? No, ale też to też jest taki szkoła. Dziewczyna, kobieta. Koła dróg, koła dróg. Ciuch, 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 ciuch. Siada po nas każdy z nich. Ciuch, 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 ciuch. Pani nie była zapisana? To gdzie ci numer? To prawdopodobnie nie skrzyta. Nie skrzydało. Może mi pan zapisał? Ja wiem, pani, ja nie wiem. A jaki numer? 79. Ale kolega mój to przybiegnie chociaż ze mną. Trochę. Przebiegłam kilometr, dobrze. Przebiegłam drugi, nie, ja samą trasę zrobiłam. I mówię, jak już zrobiłam dwa, to już biegnę dalej, nie? Może będę? No, będzie pani, prawdopodobnie. Ważne, że jest przy sobie. Może szpital. Może. Chyba, że stąd to nie? Tutaj. Aha. Może szpital, może nie. Niestety jeden wagonik tam się wykoleił, ale już przyjdzie pocieszenie. Jeden nasz mały wagonik. Brawo dla tego wagonika, który nie jest trudzeniem, tak biedą i jeździ i się przewróci. Ale nasz pociąg jedzie jeszcze dalej, teraz do Zakopanego. Wszystkie zuchy zapraszam. Zuchy, nie zuchy, chodźcie, chodźcie. Ciuch, 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 ciuch. Koła ruch, koła ruch. Ciuch, 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 ciuch. Siada do nas każdy zuch. Ciuch, 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 ciuch. Koła ruch, koła ruch. Ciuch, 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 ciuch. Para buka, buk, buk, buk. Ciu, 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 ci
dobrze? Proszę na dole. Jest dobrze? No i nasi podróżnicy się na pewno bardzo zmęczyli, jak się jeździć tyle różnych tras. Tak, zostaną ze sobą za Zakopanem. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy pasażerowie pogubili się i nie mogą znaleźć swojego bagażu. I to jest taka dopiero zagadka. Wiecie, na kogo to jest zagadka? Zagadka dla pana Gładka. Końca nie widać. Taki właśnie jest ta piosenka. Proszę, ale chyba mamy jakieś ogłoszenie, proszę bardzo, nie? Tak? Mam ogłoszenie, proszę bardzo. Słuchajcie Państwo, panie, chciałem tylko zwrócić uwagę, że niedługo skończy się słynna, najsłynniejsza, najstarsza grupówka łutowska. Przy okazji miałem okazję przypatrywać się, że ona powstaje, to jest niesamowite. Ona jest kawałek. Wpisał pan numer, nie? Za chwilę już ostatnie z samego spodu. A za grochówką kawałek dalej są lody od pani Agaty, najsłynniejsze lody na Multowie tutaj z Igłakowej. No to widać chyba, że te 5 kilometrów tu nie było, nie? No to złapie się. No to złapie się. Tu nie było. O, szczęście. No dobrze, zgubiły nam się bagaże i to jest dopiero zagadka na pana Błaskę. Czyje są siatki mojej gagatki. Gramy dalej. Można tańczyć. Może ktoś zgadnie ten zawód, zgadnie, co to jest za zagadka. Dobra, Bartek, zbijamy się. To jest zagadka dla pana Władka i dla sąsiadki, pani Renatki. Czyje sąsiadki, pani Renatki, czy tego ciotko od pana Władka? Jakiego dziadka, pyta Renatka, to jest zagadka. Jeszcze do zrady! Pana Władka, to jest zagadka. Naprawiamy! Pana Władka i dla sąsiadki, pani Renatki. Czyje sąsiadki, pani Renatki, czy tego dziadka od pana Władka? Jakiego dziadka? To jest zagadka dla pana Władka. To jest zagadka dla pana Władka i dla sąsiadki pani Renatki. Czyje sąsiadki pani Renatki? Czy tego dziadka od pana Władka? Jakiego dziadka? Dla sąsiadki pani Renatki, czy jest sąsiadki pani Renatki, czy tego dziadka od pana Błaka, jakiego dziadka pyta Renatka, to jest zagadka dla pana Błaka, to jest zagadka dla pana Błaka, dla sąsiadki pani Renatki, czy jest sąsiadki pani Renatki, czy tego dziadka czy tego dziadka od pana Władka, jakiego dziadka pyta Renatka, to jest zagadka dla pana Władka, to jest zagadka dla pana Władka, dla sąsiadki pani Renatki. Nie, po jednej stronie, każda dziewczyna się będzie zgłaszać. Pani Renatki. Czy tego dziadka od pana Władka, jakiego dziadka pyta Renatka, to jest zagadka dla pana Władka, to jest
dziadka pyta. Pychu! Pychu! Zagadka dla pana. Pychu! To jest zagadka dla pana Władka. Pychu! Dla sąsiadki pani. Czy ja sąsiadki pani? Tego dziadka od pana. Jakiego dziadka pyta? To jest zagadka dla pana Władka. To jest zagadka dla pana. Dla sąsiadki pani. Czy jest sąsiadki pani? Czy tego dziadka od pana? Jakiego dziadka pyta? I pani Bragacki, czy pana Władka, wiecie? Cień, nie, będę był na słońcu. Jakieś siatki. O czym to była piosenka? Jakie siatki? To chodziło o to, że nam się pogubiły bagaże, jak jechaliśmy naszym pociągiem. No dobrze, ale jeszcze takie pytanie do was. Pytanie z dziedziny meteo. Oglądacie czasami prognozę pogody? Tak, wiesz. Kto to ogląda? Tak. Wieczorem, a ty? Że to było pytanie bardzo proste. A teraz pytanie bardzo trudne. Kto pamięta, co wczoraj rano się działo? Wcale nie było tak ślicznie jak dzisiaj. Był deszcz. Był deszcz, to prawda? Nie. A jedyna kobieta naszej rodziny? Ja wiem, jak mama ma na imię, ale nie wiem, jak to się nie. Był wczoraj deszcz, to się deszcz? Nie było wczoraj deszczu. No po południu, ale rano był. No to jeszcze trudniej. Tam widzę, że jest taki kolega, który jest z starszej klasy, może nam pomożesz. Przyjdziesz nam pomóc? Powiedz mi, do której już chodzisz klasy? Prawie do szóstej, no to jesteś ekspertem naszym. Jak to się dzieje, że pada deszcz? Wytłumaczysz nam? Czekaj, nie, eksperta prosimy. Ekspert dzieje jak masz na imię? Ale, to powiedz nam, jak to się dzieje, skąd się bierze deszcz? Woda pracuje w chmurach z nieba. Prawda jest ta i super. Powiedz mi, jaką masz ocenę z geografii? Jeszcze nie mam, tylko jeśli byłaby tu gdzieś pani, która uczy Alana w szkole, na Narabowicach, czy gdzie? Na Boranka właśnie, z 60. To piątka dla Alana, z prawie 6 klasy. A jeszcze miałeś coś, chciałeś powiedzieć o tej pogodzie? No właśnie, ja tego też nie wytrzymam. Chyba nie wytrzymamy wszyscy, żeby tak ciągle parowało i spadało, ale właśnie na tym jest piosenka. Piosenka o parowaniu i spadaniu, i skraplaniu. Serdecznie wszystkich zapraszamy o 15.30 do przesuwania zwierząt. Mamy sprowadzić do Arki Noego. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Dziękuję. Zanim zaczniemy śpiewać o deszczu i o parowaniu i skraplaniu, myślę, że tutaj pewnie sporo osób skojarzy jakieś relacje między tą